Suwalska Karta Mieszkańca cieszy się popularnością wśród Suwałczan. Jej starsza wersja znalazła się w rękach około 34 tysięcy mieszkańców miasta. Aktualnie trwa akcja wymiany kart na znacznie nowocześniejszą wersję. Termin ważności starego wzoru SKM-ki upływa w większości przypadków 31 stycznia 2022 roku. Warto więc już teraz pomyśleć o wymianie. Na ten krok zdecydowało się od rozpoczęcia akcji wymiany nieco ponad 3000 mieszkańców. Nowa karta ma jednolity wzór dla wszystkich grup. Posiada funkcję zbliżeniową oraz możliwość korzystania ze specjalnie stworzonej aplikacji. Jeśli osoba wnioskująca zgłosi się do filii Urzędu Miejskiego przy ulicy Sejneńskiej osobiście, otrzyma kartę od ręki. Osoby składające wniosek przez internet zostaną powiadomione o terminie odbioru dokumentu. Aby otrzymać kartę, trzeba spełnić szereg warunków. Przede wszystkim należy mieszkać w Suwałkach i tutaj opłacać podatek dochodowy, którego część zasila kasę miasta. O kartę skutecznie mogą wnioskować osoby do 26 roku życia, korzystające ze zwolnienia podatkowego. SKM-ka uprawnia do wielu zniżek i preferencji. Wśród nich bezpłatne przejazdy miejską komunikacją dla dzieci i młodzieży, zniżki na wejściówki do akwaparku czy soku, zwolnienie z opłat za przedszkola, ale też liczne rabaty u partnerów programu.